Dzisiaj taka szybka, krótka wrzutka. Przyjechałem specjalnie do Centrum Szkoleniowego Grodno SA na ulicę Modlińską w Warszawie po to, żeby zobaczyć proces defrostu pompy ciepła Auracu. To jest pompa 6-kilowatowa, ona ogrzewa to nasze centrum, centrum o powierzchni 150 metrów kwadratowych. Mamy tutaj instalację tylko i wyłącznie grzejnikową. Mamy dzisiaj taką pogodę w okolicach 0 stopni, dużą wilgotność powietrza, więc są to doskonałe warunki do tego, żeby zobaczyć, jak wygląda defrost pompy ciepła Auracu. Zaglądamy sobie teraz na spód tej pompy ciepła. Tutaj widzimy te otwory do odprowadzenia skroplin. W tej chwili tutaj nie widać żadnych nacieków lodu. Tutaj widać w prześwicie, nie wiem czy to będzie widać, tam jest kawał grzejny, który zapobiega zamarznięciu tej tacy ociekowej. Zajrzyjmy sobie jeszcze do tyłu, z tyłu na ten wymiennik. Ja tutaj mam dosyć ograniczony dostęp do tego wymiennika, ponieważ pompa jest zamontowana na ścianie na takich uchwytach. I tak sobie patrzę, tutaj słuchajcie, że naprawdę kultura pracy tej sprężarki, to jest, przypominam, szósteczka, czyli 6 kW ma ta pompa, jest naprawdę bardzo fajna, bo ona czuć, że ta sprężarka działa bardzo szybko, na szybkich obrotach, na dużej częstotliwości, ale w ogóle nie słychać żadnego buczenia, ani żadnych dziwnych odgłosów. Jedynie co słychać, no to w tej chwili szum powietrza przez te łopaty. To jest normalne zjawisko, gdy wymiennik jest zaszroniony, nie ma przepływu powietrza już dobrego przez lamele i wtedy te łopaty zaczynają pracować w zupełnie innej charakterystyce. Mówimy o łopatach wirnika. Ten wiatr, który jest wypychany przez te łopaty, ma zupełnie inny wydźwięk. Pomimo tego, że ten wymiennik jest już dosyć mocno oszroniony, temperatury gazów są nadal na tyle gorące, że można się sparzyć. I właśnie rozpoczyna się proces defrostu. Wyłączył się wentylator w tej chwili. Widać, że woda leje się strugami i tu spływa roztopiony szron. Nawet widać może tutaj pomiędzy lamelami. Wentylator cały czas jest zatrzymany. I czuję, że sprężarka sobie delikatnie się kręci. Defrost jest naprawdę bardzo cichy. Czuć, że sprężarka bardzo delikatnie się kręci. Ma jakąś bardzo niewielką, niedużą częstotliwość. Zmiana kierunku obiegu, zawory się uruchomiły i uruchamia się wentylator. Zaraz będzie przedmuch. Bardzo subtelnie i bardzo powolutku kręci się ten wentylator. No i pompa ciepła w tej chwili wraca do swojego trybu grzania. Wentylator już słyszę, że się wkręca na obroty, także pewnie za chwilę i sprężarka również. I tak oto, kochani, wygląda proces defrostu pompy ciepła Auracu o mocy 6 kW. Bardzo fajnie, bardzo delikatnie, przede wszystkim bardzo cicho, no i tak, można powiedzieć, nawet bym powiedział, subtelnie.
Okej, to wszystko. Dziękuję, pozdrawiam Was. Trzymajcie się, cześć.